jednego serca, jednego ducha, inny niż zwykle. Uwaga, zaczynamy. Ojciec Święty Franciszek, poinformowany o zbliżającej się 19. edycji koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie, jednoczy się duchowo z księdzem biskupem i serdecznie pozdrawia organizatorów, wykonawców i wszystkich uczestników tego wydarzenia. Ze szczególnym uznaniem i wdzięcznością papież przyjmuje inicjatywy modlitewne i ewangelizacyjne podejmowane pomimo trwającej pandemii oraz związanych z nią ograniczeń. Na temat znaczenia śpiewu i muzyki w duchowym życiu chrześcijan wypowiedział się już święty Augustyn słowami: jeśli kto miłuje, ten śpiewa. Zdanie to cytuje wprowadzenie do mszału rzymskiego, zaznaczając, że śpiew jest znakiem radosnego wzruszenia serca, a siła jednocząca, tkwiąca w śpiewie, odgrywa niebagatelną rolę w duchowym życiu wspólnoty wiernych. Ojciec Święty Franciszek, jeszcze raz dziękując wszystkim i każdemu z osobna za organizację i uczestnictwo w tegorocznym koncercie, wyraża swoją nadzieję, że piękno wykonywanych utworów, autentyczność wyrażanej w ten sposób wiary i poczucie jedności ludu Bożego przyczynią się do umocnienia nadziei w trudnym czasie pandemii i ożywią pragnienie dawania światu czytelnego świadectwa miłości do Boga i bliźniego. Papież Franciszek zapewnia o swojej bliskości duchowej i modlitewnej łączności, udzielając wszystkim apostolskiego błogosławieństwa oddany w Chrystusie. List podpisał Salvatore Penaccio, nuncjusz apostolski w Polsce. Jeszcze raz łączymy się z telewidzami telewizji Trwam, wszystkimi korzystającymi z transmisji internetowej i radiowej, by razem z nami modlić się, śpiewać i uwielbiać Pana Boga. Patronat honorowy nad koncertem Jednego Serca, Jednego Ducha sprawują biskup rzeszowski, prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, starosta rzeszowski, patronat medialny, telewizja Trwam, TVP3 Rzeszów, tygodnik Niedziela Rzeszowska, Radio Via Diecezji Rzeszowskiej, Radio Fara Archidiecezji Przemyskiej, stacja 7. Organizator: Fundacja Jednego Serca, Jednego Ducha. Współorganizacja: Województwo Podkarpackie. Współpraca: Odnowa w Duchu Świętym, Duszpasterstwo Akademickie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ProJSJD Spółka, Rycerze Kolumba, Związek Strzelecki Strzelec. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Dofinansowano z budżetu gminy miasto Rzeszów w ramach budżetu obywatelskiego. Dofinansowano z budżetu województwa podkarpackiego. Działanie wsparcia artystów polskich i zagranicznych w profilaktyce COVID-19 podczas koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha 2021 dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. I tak nasz koncert zaczynamy właśnie od wdzięczności. 19. koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy się łączą z nami za pośrednictwem transmisji internetowych. Wszystkich, którzy są tutaj obecni. Kochani, ten koncert nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie wielu firm i instytucji, którzy nie tylko ciepło myślą o rodzinie Jednego Serca, Jednego Ducha, ale też pomagają bardzo konkretnie. Posłuchajcie teraz, kto nam pomógł. Biskup rzeszowski, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Polska Fundacja Narodowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Starosta Rzeszowski, Gmina Bogu Chwała. Tutaj się kłaniam księdzu proboszczowi. Gmina Głogów Małopolski, Powiat Łańcucki, TV Trwam, TV 3 Rzeszów, Niedziela Rzeszowska, Radio Via, Radio Fara, stacja 7
Instytut Teologiczno-Pastoralny imienia świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i wiele, wiele firm, między innymi Grainplast Rzeszów, Grainplast Podkarpacie, Grainplast Bist, Ledolux z Głogów Małopolski, Asseco Poland, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie, PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział Rzeszów, Zapel Boguchwała, Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakłady Magnetyzowe Ropczyce, Hurtownia Arka MK w Rzeszowie, Autowatkę Rzeszów, Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie, Szpital Pro Familia w Rzeszowie, ML System, Dezamet Nowa Dęba, Dreamhouse Boguchwała, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kruż Geo Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Sedbał Rzeszów. I to nie wszyscy, ale już teraz myślę, że możemy z całego serca wielkie brawa dla tych, którzy nas wsparli. Wspierają rodziny jednego serca, jednego ducha także. Hardbex, Przedsiębiorstwo Budowlane w Rzeszowie, Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie, Rekonal Rzeszów, Solbet Kolbuszowa, Promat w Rzeszowie, Podkarpacki Klub Samorządności, Meblosystem Zabajka, Inżynieria, Jata Rzeszów, Minoterapia, Drewger, Grupa NTS, Superparts, Resgraf Rzeszów, Bendix Rzeszów, Kwiaciarnia Anes w Rzeszowie, Besta, Przedsiębiorstwo Budowlane Rzeszów, Security Office, Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Rzeszów, Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST w Tyczynie, Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST w Łące, Toitor Polska, Elżbik w Rzeszowie, Quo Vadis, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, Taurus w Pilznie, Cukiernia i Piekarnia Iza Rzeszów, Cukiernia Kalinka Błażowa, Ile Słodkości Moda w Polsce, Dolina Strugu, Chmielnik Zdrój, Rycerze Kolumba, Związek Strzelecki, Strzelec, Harcerska Służba Ratownicza, PKS Rzeszów, Hostel Aleksander w Rzeszowie, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Głogów, Omega Czudec, Fajerwerki Progres, Bonus Liber, Wydawnictwo i Drukaria Diecezji Rzeszowskiej, Citroen Rzeszów, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Dobroczyńcy Indywidualni i najserdeczniej pozdrawiamy wszystkich wolontariuszy. Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą. Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie. 30 lat temu na naszych ziemiach był papież Jan Paweł II, obecnie święty. Był też z pielgrzymką tutaj bezpośrednio w naszym mieście Rzeszowie. A przesłanie, które mu towarzyszyło wówczas, dotyczyło 10 słów, jak on to mówił, 10 przekazań Bożych. Dzisiaj z powodu, jak wiemy, trudności związanych z naszym życiem społecznym spowodowanym pandemią, wielu jest nieobecnych. Nieobecnych w naszych domach, mieszkaniach, w naszych rodzinach, nieobecnych w miejscach pracy, jak również nieobecnych tutaj poprzednich latach wypełnionym po brzegi placu koncertowym. Ale jesteśmy tutaj w ten sposób razem. Jesteśmy razem dla siebie, abyśmy wywyższyli Boga Wszechmogącego. Dzwon, który dzisiaj nam towarzyszy w czasie tego koncertu, ma symboliczny charakter. Moglibyśmy powiedzieć, dzwon, który zazwyczaj przywołuje ludzi, wzywa do świątyni. Dzisiaj jego dźwięk niech również będzie symbolem i znakiem tych, którzy są nieobecni pośród nas, może ciałem, ale na pewno są obecni duchem. Thank you.
Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie! Moja najukochańsza rodzino, jednego serca i jednego ducha oraz wszyscy czciciele Pana Boga w Najświętszym Sakramencie rozsiani po całej kuli ziemskiej, pozdrawiamy Was z Rzeszowa! Po raz 19 spotykamy się w to wielkie święto, po to tylko, żeby dziękować i uwielbiać Pana Boga, który dzisiaj chodził naszymi ulicami i jest z nami aż do skończenia świata. Mamy dzisiaj dla Was wszystkich fantastyczną wiadomość. Otóż zginie wszystko, co nie jest poczęte z Boga. Cieszymy się z tego powodu, mam nadzieję. Słuchajcie, dobrze, to wielkie święto dzisiejsze zaczynaliśmy od pieśni, którą wszyscy znacie, żeby głośno wyśpiewać tą modlitwę. I mówię jeszcze dodatkowo, Mamo Królowo Nasza, weź w końcu w swoje ręce stery naszego kraju. Ja mam świadomość mojej grzeszności i moją podstawową modlitwą jest: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. Nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezu żywy, nie jesteśmy godni, abyś przyszedł do naszego kraju, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale powiedz tylko słowo, a kraj mój będzie uzdrowiony i wolny. Jezu, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Dzięki Ci, Panie.
Kto wskazywał drogę w noc i dzień, kroczył przez pustynię z ludem swym, drogą dzikich głosów pośród szarych skał. Kto wielbłądy poił wodą z gór i nakrywał na pustyni stół, karmił karawany manną wiele lat. Przesuwał z hukiem szczyty gór, a potężną ręką ściany wód. Kto o świcie ciszą mówił do dzieci swych? Kto wyciągał tarczy, chronił lud przed Amalekitą, wrogiem złym? W obietnicach swych na ziemi wypatrywał nas. Groby, wydobywam was z grobów, lud mój, wionę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, lud mój. Hej! I poznacie, że ja jestem Pan. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas,
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. Wśród nas jest, wśród nas jest, wśród nas jest, wśród nas jest. Uszy są słyszą. Królestwo Boże w nas. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. Wśród nas jest, wśród nas jest, wśród nas jest, wśród nas jest. Jest królem amen. Jo, 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 jo. Tylko Jezus. Jezus Panem jest. Tylko Jezus. Jezus Panem jest. Dobrze, że czujemy tutaj radość. Czujemy radość na scenie? Czy cały Rzeszów czuje radość? Tak? Tak, tak, na pewno, na pewno. Czy cała Polska czuje teraz radość? Słuchajcie, w minionym czasie, będę mówił, gdzie jest kamera? Chyba tam. W minionym czasie doświadczyliśmy wiele smutku. Ostatni rok był pełen smutku, pełen przerażenia, strachu, lęku. Ale przecież Słowo Boże to jest to światło, które usuwa lęk. I to słowo daje także radość. Jest wszędzie napisane w Biblii. Cały czas spotykają nas zdania o radości. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Z tym drugim mamy większy problem. A z radością na pewno nie mamy problemu, tak? Tak. Więc zagramy taki utwór. Słuchajcie, szukałem po angielsku utworu Boża radość jak rzeka. Tak? Tak. Szukałem po angielsku utworu Boża radość jak rzeka i nie mogłem znaleźć, słuchajcie, bo to jest... Ten utwór nazywa się I've got peace like a river. To znaczy doznałem pokoju jak rzeka od Boga. Radość jest przyniesiona przez Boży pokój. Amen. Like a river in my soul.
wierzę i się modlę przez pacierze, to co dobre, zgodne z wiarą, tym co piszę w Biblii. Oby nie brakło modlitwy, chcę go widzieć w bliźni. Wciąż uparcie z fartem szukam wiary, co bardziej. Dobre Boże, święte życie przy Bogu zwycięstwem. Nigdy leczę, dobrze wierzę, chęta tylko w ciemne. Wolę i za Panem ważne, zgodnie ze sumieniem i z tym, co ono dyktuje. Żyć bez Boga wiecznie one. Ręce w górę wszyscy i oddajmy chwałę Panu. Siłę mamy zapisane w niebie, tu przed Bogiem każdy grzesznik zdać z kolan, czy nim może człowiek. Życie piękne, czy nim proste, umiejętnie na to dobre, lecę sobie kozak. Wierzę, wierzę chłopak, nie na opak, kopa siły daje mi tu Bóg. Szkoda mi tu słów, na to ciemne sławę. Wiarę niosę sobie w słowie, dramat czy cokolwiek. Człowiek czym się z Bogiem grubo, na zajawce z dużo. I oddajmy chwałę Panu. Boża radość. Mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem, mamy! Aleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem, mamy! Aleluja! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Panem, mamy! Aleluja! Aleluja! Ducha bojaźni, ale mocy i miłości.
otoczyły mnie dzikie bestie, otoczyły mnie wściekłe psy. Nie umrę, nie, nie umrę, nie, on nie zostawił mnie na dnie. Los ucili o moją suknię, los ucili o szaty mę. Nie umrę, nie, nie umrę, nie, on nie zostawił mnie na dnie. Oni ciągle szydzili ze mnie, oni wyśmiewali mnie. Nie umrę, nie, nie umrę, nie, on nie zostawił mnie na dnie. Jak ty, jak ty, on nie zostawił mnie na dnie. Jak ty, on nie zostawił mnie. On nie zostawił mnie. Widzę, że jest nam tu już dobrze. Widzę, że nogi są zadowolone u dziewcząt, a ręce widzę, że również są zadowolone. A teraz co zrobić, żeby serce zostało zadowolone? Serce może poruszyć tylko Duch Święty. I teraz co zrobić,
żeby ten Duch Święty spłynął na nasze zgromadzenie. Jesteśmy w Kościele, to wiemy, że trzeba wołać Ducha Świętego. Ja zostałem obdarzony taką dziwną łaską, czego bym w życiu sam nie wymyślił. Zobaczcie, że gdziekolwiek pojawia się Matka Najświętsza, natychmiast pojawia się Duch Święty. Tak było w Wieczerniku po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Tak było w Kanie Galilejskiej. Tak było u ciotki Eli, kiedy Maria przyszła do niej z wiadomością. I słuchajcie, ja nie potrafię żyć bez mamy. Ona nas prosi tylko o jedno, kochane dzieci. W momencie, kiedy wy na ziemi odmawiacie pozdrowienia anielskie, ja stoję przed Bożym tronem i załatwiam wasze sprawy. Ale najważniejsze jest to, że demony was w tym momencie nie mogą dosięgnąć. Chodźmy do mamy na 20 sekund, żeby się pomodliła z nami, żeby jedno serce zostało dzisiaj poruszone. Znacie to wszyscy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 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 Niech się tak stanie. Wszystko, co stawia tobie opór.
Duchu Boży, Ty jesteś naszym adwokatem, Ty jesteś naszym obrońcą. Ty mówisz prawdę o nas. Duchu ogniu, Duchu żarze, wszechmocny i godzien chwały jest nasz Pan. Taki tekst zaśpiewamy razem na początek. Święty, wszechmocny i godzien chwały jest nasz Pan. Hop! Święty, wszechmocny i godzien chwały jest nasz Pan. Święty, wszechmocny i godzien chwały jest nasz Pan. Powtórzmy razem. Święty, wszechmocny i godzien chwały jest nasz Pan. Jeden Bóg prawdziwy pośród nas. On rozpala serca łaską swą i umacnia duchem wiarę mą. Pływa na nas ognia żar. Jeden Bóg prawdziwy pośród nas.
On rozwala serca łaską swą i umacnia duchem wiarę mą. W 1991 roku, podczas Światowych Dni Młodzieży, stojąc pod Jasną Górą, usłyszałem niesamowitego muzyka. Śpiewał wtedy pieśni Jose Feliciano, ale także pieśni uwielbienia po angielsku. Nie wiedziałem, kto to taki, słyszałem tylko nazwisko Tony Melendez. Jakież było moje zdumienie, kiedy dowiedziałem się, że ten wspaniały dźwięk jego gitary, bo nieprawdopodobnie gitara brzmiała, okazało się, że nie w jego rękach, tylko w jego stopach. Gra, nie mając rąk, gra w niesamowity sposób na gitarze. I to jest człowiek, któremu Jan Paweł II powiedział: idź, nieś nadzieję innym ludziom. I słuchajcie, Tony miał być dzisiaj tutaj w Rzeszowie. Pandemia spowodowała, że nie mógł przyjechać osobiście. Ale pozdrawia nas z Ameryki, pozdrawia nas i chciał do nas coś specjalnie powiedzieć, a także zaśpiewać. Przed Państwem Tony Melendez. I will never forget my friend over here. Nigdy nie zapomnę tego mojego przyjaciela tutaj, Jana Pawła II. It was an honor to even be close to him. Miałem ten zaszczyt być blisko niego kilka razy w moim życiu. Podzielę się tą chwilą, która jest niesamowita dla mnie. Jestem tu w jego ramionach. My ear next to his chest. Przytula mnie do swojej piersi, moje ucho przy jego sercu. Jaki to zaszczyt być tak blisko świętego. So I could say my ear was next mogę powiedzieć, że moje ucho było przy jego sercu. I was by a ucałował saint. Mnie święty. All people that love Christ, wszyscy, którzy kochają Chrystusa, niech niosą tą wiadomość. Nieśmy tą naukę Chrystusa jedni drugim. John Paul II, Jan Paweł II nauczał, Karol Wojtyła, love Christ that much. Kochał Chrystusa całym sercem. Let's love him. Uwielbimy go. Let's love our Lord. Uwielbimy naszego Pana. Asking him to open our hearts. Prośmy, aby otwierał nasze oczy i serca. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory.
otwórzmy oczy i serce. Chcę widzieć Ciebie. Chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, o Panie. Otwórzmy oczy i serce. Chcę widzieć Ciebie. Chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, otwórzmy serce, chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy serce, chcę widzieć Ciebie. Chcę widzieć Ciebie. Dziękuję, że Twoja twarz zwrócona jest ku nam. Panie, dziękuję Ci, że Twój Duch otwiera nasze oczy. Panie, i możemy oglądać Twoją świętość. Panie, proszę Cię, abyś błogosławił każdego z nas. Panie, potrzebujemy Twojej miłości. Panie, potrzebujemy Twojej zmiany. Panie, ale potrzebujemy też Twojej mocy. Proszę Cię, Panie, wylej moc Twojego Ducha Świętego na każdego z nas. Panie, żebyśmy mogli oglądać Twoją świętość, wywyższać Twoją świętość. Chwała niech Tobie będzie. Święty, 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 święty.
święty, 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 chcę widzieć Cię, chcę widzieć Cię. Króciutko tylko powiem, Tony nas ogląda. Pozdrowimy Tonego. Słuchajcie. Tą piękną modlitwę on zaczął, kontynuowała Beata i nasz chór prowadzony przez Huberta.
dary żyć światło. Dziękuję bardzo, bój zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, zobacz, to mam pańską kuba. Jedna bluza, a bogaty, bogaty skarby to wizje, nie kulczosa. Nie jak mali kajsu, pełne dresy, powołany styl bez pozerki. Dla wielu szczęście, gadżet, rzeczy, syto, narady, życie wieczne dał wszystko. Gratis, jedynie Bóg, nie fryki stół, inne sekund. Na wiarę nie zna, dziś na komedia, co mówią media. Boga im mieczą, zapłać za miłosierdzie, za to co przejdzie. Ucho igielne, bogaty, bogat, nieważne co masz, a jak cię odciska, dusza czysta, zapłać. Kiedyś też miałem ciśnienie ku rzeczom, po śmierci brata serio mi przeszło, gdzie indziej sedno, wiem to, teraz wiem to, Bóg zapłać. I ręce w górę dla Pana. Bóg zapłać, za gdy z duchem wiary żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, za gdy z duchem wiary żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, przede wszystkim za dar Eucharystii. Zbij mi słowo, w którym jest życie wieczne. Serdecznie dziękuję bardzo za wolność, miłość, że widzę to światło. Czy nie warto, trzecie gadżety, czy minę. Wiara, modlitwa to priorytety. Przy Duchu Świętym Kuba, ksiądz tego świata, ale trochę nie stąd. Dajesz problemy te wszystkie, dajesz tyle, ile ufasz, że dźwignę. W modlitwie czuję się silniej, lepiej, mocniej. Dzięki za Polskę, za kapłaństwo, za mamę, za hip-hop. Dziękuję bardzo za wszystko. Bóg zapłać, zapłać, za Chrystusa wiary żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, za Chrystusa wiary żyć światło. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, że mam ludzi za chwilę każdą. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. I ręce w górę dla Pana wszyscy. Bóg zapłać. I wszyscy razem. Przepraszam, wychodzę z komórką, ale nie zamierzam dzwonić. Jeśli pozwolicie Państwo, to chciałabym się podzielić urywkiem Pisma Świętego, bardzo krótkim, ale bardzo ważnym dla mnie. I w zasadzie to, co teraz przeczytam, nawiązuje do tego, o czym będziemy śpiewać. Także pozwólcie Państwo. To fragment psalmu 62, mojego ulubionego. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie skałą i zbawieniem moim. On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała. Skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. Proszę Państwa, kiedy budujemy zwykły dom, wybieramy miejsce, szukamy najlepszego fundamentu, żeby ten dom stał przez lata. Pismo Święte zachęca nas do tego, żeby budując swoje życie, ugruntować je na Panu Jezusie Chrystusie. Amen. A więc skałą, Ty jesteś skałą zbawienia mego. Ty jesteś skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, wznoszę do Ciebie swój głos. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Tyś pomocą mą potrzeba mnie. Panie, przy Tobie chcę być. Ty jesteś skałą zbawienia.
Agnieszka i Marcin Spener zaśpiewali cudownie. Czy rozpoznaliście, co to była za modlitwa? Rozpoznaliście, co to była za modlitwa? Magnifikat! Już w międzynarodowym języku. A teraz mamy rzecz zupełnie niezwykłą. Oto na ziemi rzeszowskiej wspaniali rzeszowscy muzycy. Proszę zobaczyć. Też wspaniałe rzeszowskie instrumenty. Unikalny instrument, który tylko w Rzeszowie można usłyszeć w regionie rzeszowskim, właściwie na, można powiedzieć, na południe Rzeszowa, tak? Na południowy wschód. Cymbały rzeszowskie. Grają ojciec Stanisław i syn Szymon. Tadla, Szymon Tadlowie. Z wielkiej rodziny, wspaniałej rodziny muzykantów rzeszowskich. Mamy całą znakomitą kapelę rzeszowską. I chcieliśmy właśnie dla was dzisiaj coś bardzo, bardzo specjalnego zagrać. Zapomniałem, że ja gram w tej kapeli na skrzypcach. Powstań i świeć, oto tutaj twe światło.
Twojego światła nadciągną narody, królowie do blasku Twego wschodu. Do Twojego światła nadciągną narody, królowie do blasku Twego wschodu. Mnogość wielbłądów zaleje Cię, zza morza napłyną bogactwa. Przybędą z Elfy, ze Saby, z Madianu, nucąc razem hymny na cześć Pana. Jeruzalem, Jeruzalem, odrzuć daleko już swój smutek.
zapytać kochane dziewczyny w chórze, czy idziemy już do domu? Nie! Jak to nie? Już koniec, nie? No dobra, kochani państwo, jest to czas, gdzie bym wam powiedział, co tu rzeczywiście za towarzystwo się na tej scenie znajduje. Słuchajcie, najpiękniejsze dziewczyny, najpiękniej śpiewające i w ogóle najwspanialsze jest to chór z chłopakami też, oczywiście jednego serca, jednego ducha. Poczekajcie. Teraz poszczególnych muzyków z tamtej strony. Profesor Joachim Menzel na różnych lirach korbowych i na klawiszach. Daniel i Łukasz przyjechali z Częstochowy. Zawsze przyjeżdżają od 19 lat. No, nasz ojciec kochany Piotruś Cudzik. Schował się. Jest to nasza tutaj nadzieja i pociecha. I Piotrek, też są same Piotrki, są Piotrek, Piotrek Łukaszewski, o tobie mówię, jest to też nowy nabytek skarb od kilku lat. A Piotka Jankowskiego znacie z Pomorza, zawsze tutaj bardzo mocno bębny wali, Piotrek Jankowski. Specjalnie z Meksyku, jeden z największych wirtuozów na kongach, Tomek Sanchez. Tomek Sanchez. Dobra, zdradzę wam jedną rzecz. Mogę się pomylić, bo dwa lata temu ten młody człowiek, który gra tutaj na gitarze akustycznej, miał już 14 wnuków. Teraz ma chyba 16, nie wiem ilu. Cudzik nasz kochany, Robercik. Słuchajcie, te wszystkie aranże, które słyszeliście i słuchacie od 18 lat, są dziełem jednego człowieka. On się nazywa Marcin Pospieszalski. Szukałem po Europie, po świecie takiej orkiestry nigdzie nie znajdziecie. Dlatego, że tą orkiestrą jednego serca kieruje sam najwspanialszy maestro Kowalski. Posłuchajcie, Hubert, zobacz, jak ta twoja, pokaż nam, jak ta twoja orkiestra dzisiaj tutaj wygrywa. Jezus zwycięży, dobry konało się.
Rzeszowianie kochani, powiedzcie nam, jak wyście to zrobili, że ten koncert rozwija się od 18 lat i końca nie ma. Nie wiem, na czym to polega. Tyle my jasno objechaliśmy w Polsce, na świecie. Takich ludzi nigdzie nie ma. Nigdzie nie ma. A poza tym pytają, dlaczego w Rzeszowie? Słuchajcie, dlatego, że ludzie nie wiedzieli, co to znaczy błogosławieństwo biskupa. Macie dwóch biskupów, znaczy biskup Kazimierz Górny zaczął to, a teraz biskup Jan Wątroba. Zawsze zaczynamy przygotowanie do koncertu z prośbą, żeby biskupi nam to pobłogosławili. I słuchajcie, i dlatego to się wszystko tak dzieje, gdyby widzicie, co się dzieje na tym placu, niemożliwe, sami w to nie wierzymy. Ale mamy też takich dwóch księży, zawsze mówię szalonych, żeby to nie poszło w ogóle do telewizji, słuchajcie, którzy cały rok pracują na tym, żeby doszło do takiego spotkania jak dzisiaj z wami. Ksiądz Andrzej Cypryś i ksiądz Mariusz Mik, bardzo proszę, żeby poprosili też biskupa naszego kochanego Jana, żeby on już nas pobłogosławił, a teraz żeby was pobłogosławił. Zobaczycie, co to znaczy błogosławieństwo biskupa. Słowo szalone było bardzo na miejscu. To także dotyczy głównego bohatera Janka Budziaszka, dla którego należą się najpiękniejsze brawa i podziękowania. Także za to, że po raz 19 bez przerwy każdego roku rozbrzmiewa pieśń uwielbienia dla tego, który godzien jest najpiękniejszego śpiewu, radości, uwielbienia. Dziękujemy. I ten koncert tegoroczny, ta nasza modlitwa przywraca nam normalność. Liczymy na to, że z każdym dniem będziemy podejmować to, co było przed pandemią, a dzisiaj modlimy się, żeby Pan oddalił od nas epidemię i jej skutki, żeby pomnażał w nas radość. Trwamy i dziękuję wszystkim, którzy poczuli w sercu taką potrzebę, żeby przyjść tutaj do Parku Sybiraków w Rzeszowie albo trwając przed telewizorami łączyć się z nami i uwielbiać Pana. Myślę, że dla wielu z nas wieczór Bożego Ciała już jest nie do wyobrażenia bez koncertu jednego serca i jednego ducha. Dziękujemy serdecznie wszystkim wykonawcom, organizatorom, wszystkim, których przed chwilą Janek wymienił tutaj, a tym, którzy trwają w jedności z nami, serca błogosławię, tym przed telewizorami, przed monitorami, tym wszystkim, którzy razem z nami Pana uwielbiają. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, na placu podejrzewam, że jest bardzo wielu nas, którzy przeszli tak zwaną szkolenie oazowe. Czy są jacyś ludzie z oazy? Jest nas kulko. Jak wiecie, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin naszego założyciela księdza Blachnickiego. Tak postanowiliśmy, żeby uczcić się ten moment jednym utworem oazowym, który zaśpiewamy wszyscy, ale ponieważ jest tam nutka góralska i w tytule jest też góralszczyzna, zaprosiliśmy najwspanialszych górali ze Spisza, rodzinę Cudzichów, żeby zwiastuną z gór, prosto z gór zagrali. Księdze Mariuszu, damy im jeszcze zagadamy, nie? No, trudno zagadywać tutaj w tym momencie, ale ojca, bo tak nazywano księdza Franciszka Blachnickiego, tego, który dał początek ruchowi Światło Życie, pewnie nosi wielu z Polaków w swoim sercu. I ten utwór jest w jakiś sposób też takim hołdem złożonym ku jego czci i tej pracy, którą włożył dla młodzieży polskiej, ale nie tylko dla polskiej przecież,
bo i w Niemczech, i na Słowacji wielu młodych ludzi przechodziło przez tą formację ruchu Światło-Życie. A zatem jedna z bardziej ulubionych pieśni księdza Franciszka Blachnickiego, Zwiastunom z gór.
postępują według Twego prawa. Szczęśliwi, którzy zachowują napomnienia Pana, całym sercem Go słuchają. Ci, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Strzec będę Twoich przykazań, Ty mnie, Panie, nie opuścisz. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jam jest Pan Bóg Twój, powierzył swe przykazanie, Mojżesz. 10 prostych słów, dekalog. Pierwsze wśród nich brzmi właśnie tak. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą.
jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak bardzo przykute do myśli, że chłodną myślą jak nurt Ciebie obejmuje i ogarnia płonącym ogniskiem. Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa, jak zrywa się potok w swym źródle, znak, że stamtąd przypłynie żar i nie utrącaj, Panie, nawet tego płodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg. I nie utrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym Ciebie, bo cały jesteś w sobie.
Thank you.
czuję święty żar. To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar. Serce moje weź, niech Two śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Duszę moją, serce moje, weź. I to, co w sercu moim, weź. Niech Twą śpiewa cześć. Tych, których kocham, duszę moją, i tych za mało, Panie Jezu, weź. I to ojczyznę moją, serce moje, weź. Serce moje, weź. Weź ten grzech nasz, Panie, weź to wszystko, Panie, co na ciąży tutaj jeszcze, co przeszkadza wielbić Ciebie. Serce moje, weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, duszę moją, o Panie Jezu, weź, to moje biedne serce. Niech Twą śpiewa cześć, bo zabłąkane jest to serce, serce moje, gdzieś w tym moją, świecie. Panie Jezu, weź, Ty możesz odnaleźć serce moje, weź. Ty zabłąkane serce odnaleźć możesz, Panie. Serce moje, duszę moją, i duszę moją, Panie Jezu, weź. Panie Jezu, weź. Serce moje, weź. Serce moje, weź. Niech Twą śpiewa cześć. Niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje, weź. Niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Wielkich, średnich, zaśpiewajcie z nami.